Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o dobrej katolickiej psychologii. Zapraszam. Dzisiejsze nagranie będzie bazowało na słowach, pracach pani Krysty Mewes. Jest to pani psycholog z wieloletnim doświadczeniem, konwertytka urodzona jako protestantka w Niemczech, później nawróciła się na katolicyzm, odznaczana wielokrotnie również najwyższymi odznaczeniami zarówno państwowymi, jak i kościelnymi. Uzyskała między innymi Order Świętego Papieża Grzegorza Wielkiego. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie osoba świecka może w Kościele otrzymać. Otrzymała właśnie te odznaczenia za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie psychologii, w dziedzinie wieloletniej pracy psychologicznej, jak również w pracy, powiedzmy, takiej popularyzatorskiej, właśnie w kwestii wychowania i pracy przede wszystkim z dziećmi. Napisała ona mnóstwo książek, z tego co wiem, żadna nie została przetłumaczona na język polski. Ja korzystam tutaj przede wszystkim z książki Erziehen Lernen, o, powiedzmy, nauce wychowania właśnie pani Krysty Mewes. Ten schemat, który widzimy na ekranie, również pochodzi z tej książki, to znaczy odnalazłem go później w internecie w języku niemieckim i później sam go przetłumaczyłem, minimalnie czasami dobierając pojęcia, które moim zdaniem będą bardziej czytelne dla polskiego słuchacza, czasami używając pojęć też, które pochodzą bardziej z, powiedzmy, takiego tomistycznego obrazu człowieka, zamiast używając tych typowo współczesno psychologicznych, bo po prostu ja w tych pojęciach lepiej się czuję, one stają się dla mnie bardziej czytelne i myślę, że no, w ten sposób będę w stanie też lepiej to przedstawić i ewentualnie lepiej odpowiedzieć na jakieś pytania a propos tychże właśnie zagadnień. A więc, jak widzimy, może jeszcze najpierw uwaga wstępna. Jeśli chodzi o te schematy, to będą schematy, które przedstawiają rozwój człowieka. Zawsze, gdy patrzymy na takie schematy, to oczywiście należy pamiętać, że nie oznacza taki schemat, będziemy widzieli schemat zdrowego rozwoju i później dwa schematy niezdrowego rozwoju człowieka. Nie oznacza to, że człowiek może się rozwinąć tylko właśnie idealnie zdrowo i tylko idealnie niezdrowo. Tak zawsze w każdym z nas będą elementy, które rozwinęły się właściwie i takie, które rozwinęły się niewłaściwie. I po to się tym zajmujemy, po to się temu przyglądamy. Raz, żeby innych wychowywać. Dwa, żeby również prowadzić pracę samowychowawczą. To znaczy, żeby to, czego nam brakuje, też później właśnie w pracy, samodzielnej pracy uzupełniać, a więc nie należy tego traktować, z góry ostrzegam, jako jakieś takie rynne, że człowiek wpada w tą złą drogę i później już nie ma odwrotu. Jak najbardziej człowiek, który chce nad sobą pracować, właśnie może wiele rzeczy naprawić i między innymi po to się tym zajmujemy. Wszystko to, co tutaj mówię, no, bazuje na wieloletnim doświadczeniu pani Mewes. Ona zna naprawdę tysiące przypadków, które sama przepracowała i wszystko, co ona pisze, no, to jest po prostu bardzo mocno ugruntowane w wieloletniej pracy psychologa właśnie, przede wszystkim pracy psychologa z dziećmi. Widzimy tutaj na tym schemacie jakby trzy różne pola, czy różne kolory pól. Kolor niebieski oznacza zdolności na poziomie podstawowych fizycznych, czy też fizjologicznych potrzeb. Zdolności, później kolor czerwony, zdolności w obszarze samookreślenia i samodzielności. I kolor żółty, zdolności dotyczące umiejscowienia siebie w większych społecznościach. A więc mamy niejako trzy grupy zdolności, które według pani Mewes człowiek wypracowuje przez praktycznie całe swoje życie, a przede wszystkim w tym pierwszym okresie życia. Jak widzimy, ta piramida
Ona po lewej stronie, te cyfry, to jest wiek, w którym powinny te rzeczy zostać wypracowane, w którym albo naturalnie one się rozwijają, albo naturalnie powinny one się rozwinąć. I widzimy, że na początku jakby mamy te trzy kolory, no i później znowu, czyli występują one naprzemiennie. Najpierw jakby wszystko bazuje na pierwszym poziomie z koloru niebieskiego, czyli z tych zdolności na poziomie podstawowych potrzeb. Tutaj pani Mewy zauważa, że człowiek już w okresie niemowlęcym wyrabia w sobie ufność, poczucie bezpieczeństwa i pierwsze wstępne umiejętności, jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktu z innymi ludźmi. Pani Mewy zauważa, że tutaj fundamentalne znaczenie ma karmienie piersią przez matkę niemowlaka. Zauważa ona, że niemowlak już wtedy uczy się nawiązywać kontakt, bowiem on szuka wtedy kontaktu wzrokowego z matką. I są to pierwsze doświadczenia, które są tutaj bardzo cenne. W ogóle bardzo ciekawy jest ten fragment, w którym ona mówi o tym, jak wiele już niemowlak uczy się właśnie w tym pierwszym kontakcie z rodzicami. Zauważa ona, że tutaj fundamentalne jest właśnie, aby dziecko było w stałej relacji z jedną osobą w tych pierwszych latach rozwoju, że właśnie to wyrabia w dziecku ufność, poczucie bezpieczeństwa i pewną zdolność do nawiązywania kontaktów, gdy dziecko przebywa przede wszystkim z jedną osobą, która się tym dzieckiem opiekuje. I ona zauważy, że to jest naprawdę bardzo ważne, żeby, jeśli to możliwe, no to żeby właśnie dziecko przebywało w tym czasie przede wszystkim z matką. Następnie pojawia się pierwsze pole koloru czerwonego. Jest to przedział wiekowy od 2 do 5 lat. Samodzielność, asertywność, produktywność, zdolność do obrony. To są umiejętności, które dziecko powinno wyrobić sobie właśnie w tym czasie. Samodzielność, asertywność, produktywność, zdolność do obrony. Pierwsze zdolności w tym obszarze samookreślenia i samodzielności. I tutaj należy w tym dziecku w pewnym stopniu pomagać, to znaczy nie należy hamować, jakby na siłę próbować dziecko w tym czasie uciszać i na siłę zabraniać mu się poruszać, biegać i tak dalej. Ono tego potrzebuje, potrzebuje tego do tego naturalnego rozwoju, wypracowania tychże zdolności. I później widzimy kolejne pole. Jest to kole żółte, wtedy następuje odnalezienie się w grupie rówieśniczej, akceptacja własnej płciowości. Są to pierwsze zdolności w obszarze umiejscowienia siebie w większych społecznościach. Pani Mewes zauważy, że tutaj fundamentalne jest właśnie, żeby chłopcy odnaleźli się w grupie chłopców i dziewczynki odnalazły się w grupie dziewcząt, że to ma fundamentalne znaczenie dla poradzenia sobie później odpowiednio z własną płciowością, zrozumienia, zaakceptowania własnej płciowości i to skutkuje później zdolnością psychologiczną, zdolnością do stworzenia trwałego związku. I teraz widzimy właśnie, że te pola przeskakują tak jakby na kolejne. Widzimy, że z pierwszego niebieskiego rodzi się później w wieku od 7 do 13 lat posłuszeństwo, umiejętność poddania się zasadom i przez to również osiągi przede wszystkim w życiu szkolnym czy też około szkolnym. Ta ufność i poczucie bezpieczeństwa skutkuje tym, że człowiek jest w stanie później poddać się, jest w stanie z pewną łatwością praktykować posłuszeństwo, jest w stanie już stworzyć sobie w życiu pewien porządek i przez to pojawiają się również osiągi w tym życiu szkolnym. Widzimy, że pierwsze pole czerwone skutkuje później w wieku, powiedzmy, że dojrzewania, zdolnością do rozwiązania dziecięcych zależności, czyli zdolnością do odpowiedniego rozwiązania tych zależności, które łączą nas z rodzicami bez jakiegoś wielkiego konfliktu, ale jednocześnie konkretnie, realnie rozwiązując tą dziecięcą zależność, czyli po prostu człowiek w tym czasie musi nauczyć się pewnej niezależności w życiu i albo będziemy widzieli to później w tych schematach niewłaściwego rozwoju, istnieje tu ryzyko, że albo te zależności nie zostaną rozwiązane i taki człowiek się nigdy na tak naprawdę uniezależni, albo będzie próbował zerwać te zależności w sposób, powiedzmy, agresywny, przepełniony nienawiścią. To też nie zaskutkuje niczym dobrym. Odnalezienie się w grupie rówieśniczej skutkuje później zdolnością do stworzenia trwałego związku. To już widzieliśmy. I widzimy, że pola niebieskie i czerwone skutkują jeszcze trzecim stopniem,
zdolność do zapewnienia sobie bytowania, tak, to myślę, że można łatwo dostrzec pewne zależności pomiędzy tymi polami i później zdolność do rozwiązania dziecięcych zależności skutkuje w już wieku dojrzałym intelektualną niezależnością, czyli zdolnością do tego, żeby konfrontować się z różnymi poglądami, wersjami wydarzeń i samemu określania, co uważam za wiarygodne, za słuszne, za prawdziwe. Człowiek bez intelektualnej niezależności po prostu wybiera sobie jakieś tam źródło informacji, któremu wierzy i łyka wszystko, co z tego źródła informacji przychodzi, jakiekolwiek by to źródło nie było. I to jest rzecz oczywiście bardzo niebezpieczna. To jest to, co myślę, że widzimy w społeczeństwie bardzo wyraźnie. Ludzie, którzy przyklejają się do telewizora i po prostu łykają to, co jedna stacja, druga stacja, trzecia stacja im powie, bezrefleksyjnie. To jest intelektualna zależność. To może być wobec każdego, tak? Taka intelektualna zależność teoretycznie może się nawiązać również wobec małżonka, wobec rodziców. To są rzeczy, myślę, że bardzo powszechne i nie przez przypadek tutaj pani Mewes nie podaje przedziału wiekowego, gdyż uważa, że to jest rzecz już bardzo wymagająca bardzo wiele i wiele osób po prostu w ogóle do tej intelektualnej niezależności nie dochodzi. Widzimy na samym szczycie prawdziwą dojrzałość. Dojrzałość i prawdziwą wolność. Jest ona złożona z tych wszystkich trzech kolorów, jest to szczyt tego rozwoju, naturalnego rozwoju człowieka. Jest to człowiek naprawdę już w pewnym stopniu naturalnym, na naturalnym poziomie, powiedzmy, że w pewnym stopniu doskonały. I pani Mewes zauważa, że właśnie na tym poziomie dojrzałości człowiek jest zdolny, dopiero wtedy człowiek jest naprawdę zdolny do prawdziwego religijnego życia, bo dopiero wtedy człowiek, który naprawdę zapanował nad sobą, który ma intelektualną niezależność, dopiero wtedy jest w stanie naprawdę uznać nad sobą Pana Boga, odpowiednio rozumiejąc siebie, odpowiednio oddawać Mu wtedy cześć, bowiem rozumie on sam, kim on jest i jest w stanie wtedy tą swoją wolność, prawdziwą wolność poddać Panu Bogu. Natomiast wcześniej człowiek, który jest niedojrzały, będzie miał zawsze tendencję do tego, żeby w jakiś sposób raczej wysługiwać się Panem Bogiem, traktować Pana Boga jako taki środek, powiedzmy, zaradczy, jako taką natychmiastową pomoc. Jak czegoś potrzebuje, no to tak. Czyli zamiast człowiek niedojrzały wysługuje się Bogiem, czy próbuje wysługiwać się Bogiem, a właśnie dopiero człowiek dojrzały naprawdę może być człowiekiem religijnym, czyli takim, który faktycznie Panu Bogu cześć oddaje, prawdziwie Panu Bogu chce tą cześć oddawać. Teraz spojrzymy na schematy rozwoju niewłaściwego. Widzimy, że składa się on, czy dzieli się on niejako na dwie ścieżki takiego niewłaściwego rozwoju. One są zasadniczo skonstruowane tak samo jak ta piramida poprzednia, to znaczy naprzemiennie następują pola dotyczące właśnie tych zdolności. Są tutaj jakby dwie zasadnicze możliwości, w które może rozwinąć się taki niewłaściwy rozwój. Tak jak wspomniałem, nie oznacza to, że człowiek po prostu jak tutaj wejdzie, od razu jest skazany na całą tą drogę. To jest potwierdzone tysiącami przypadków, wieloma badaniami, które w swoich książkach pani Mewes podaje. Natomiast, czyli pokazuje to, że tak zwykle się to dzieje i te rzeczy prowadzą do tamtych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po to właśnie na to patrzymy, między innymi po to, żeby samemu, gdy znajdziemy w nas jakieś elementy właśnie, które są tutaj niewłaściwe, to żeby próbować to naprawić, bo praca samowychowawcza już w okresie dojrzałości jest najlepszą pracą, to znaczy jest pracą, która jest najbardziej skuteczna, jeśli chodzi o pracę wychowawczą. Wtedy już trudno jest zmienić człowieka, ale człowiek jeszcze może usiłować, próbować sam siebie zmienić z pewnym efektem. A więc zamiast ufności i poczucia bezpieczeństwa, gdy to nie zostaje wyrobione już w tych pierwszych niemowlęcych latach życia, pojawia się już na samym początku pewna chciwość lub rezygnacja. To są dwie zasadnicze możliwości. I z tego w tym wieku, powiedzmy, wczesnego dzieciństwa łatwo może się pojawić agresja. Natomiast na tym poziomie tych umiejętności odnalezienia siebie w grupie społecznej, tam człowiek może łatwo mieć niepewność, tak, może czuć się niepewnie. To znaczy, gdy te pola, czy one mogą być właśnie zupełnie od siebie niezależne, tak, może być tak, że tutaj człowiek
rozwinął się w jakiś sposób niewłaściwy, powstała w nim taka chciwość, ale tutaj na polu czerwonym już było dużo lepiej i tak, i zupełnie odwrotnie. A więc tutaj może powstać chciwość, która później w wieku, powiedzmy, wczesnego dojrzewania łatwo będzie prowadziła do braku osiągów w tym życiu praktycznym, w życiu szkolnym, ze względu na brak porządku w działaniu. To myślę, że jest problem, który dostrzegamy w społeczeństwie, ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo często. W tym wieku bardzo wczesnego dzieciństwa może się pojawić właśnie agresja, jeśli patrzymy teraz na to prawą stronę tego niewłaściwego rozwoju. Agresja, która gdy ona się tutaj rozwinie, tak? To znaczy gdy człowiek tutaj nie nauczy się, widzieliśmy jak to było w tym właściwym rozwoju, chodziło tutaj o rozwinięcie samodzielności, asertywności, produktywności, zdolności do obrony, gdy to wykolei się w agresję, wtedy bardzo łatwo później w okresie dojrzewania, w tym okresie, w którym człowiek musi zerwać tą zależność, powiedzmy taką psychologiczną zależność od rodziców, w tym momencie to się łatwo może przerodzić w nienawiść do rodziców. Natomiast tutaj na poziomie tych zdolności społecznych głód uznania, gdy człowiek właśnie nie uda mu się wpasować w tą grupę rówieśniczą, i tutaj pani Mewes zaznacza, że właśnie najważniejszy jest wtedy kontakt z osobami tej samej płci, że właśnie wtedy wpasowanie się w tą grupę rówieśniczą tej samej płci jest fundamentalne dla zaakceptowania, zrozumienia własnej płci. I gdy tutaj coś nie zadziała, powstaje ogromny głód uznania, tak, który rodzi się gdzieś tam z niepewności, i ten będzie bardzo często później rozwijał się w rozpustne życie w sferze seksualnej. I ta droga ostatecznie bardzo często prowadzi do przestępczości, zauważa pani Mewes. Tutaj ta chciwość, ten brak osiągów, to bardzo często kończy się tym, że człowiek sięga po różnego rodzaju środki uzależniające, środki odurzające, co bardzo często prowadzi do kradzieży. Znowu, to co ona przedstawia, no, po prostu przedstawię to na podstawie tysiąców przypadków, którymi się zajmowała, jak również wieloma badaniami, czy bazując na wielu badaniach, wielu statystykach. Tutaj te radzieże to są kradzieże, tutaj Kami jakoś ucięło. Z kolei ta agresja, tutaj nienawiść do rodziców, to bardzo łatwo skutkuje tą rządzą władzy i przemocą. Natomiast ten głód uznania tutaj i rozpustne życie w sferze seksualnej, to oczywiście prowadzi do perwersji w sferze seksualnej i różnych przestępstw seksualnych. Po lewej stronie, to lewe skrzydło tego niewłaściwego rozwoju, to jest skrzydło bardziej właśnie naznaczone rezygnacją, które prowadzi mniej do przestępczości, a bardziej do schorzeń psychicznych. A więc tutaj, gdy nie rozwinie się ta ufność, poczucie bezpieczeństwa, to może doprowadzić raz, że do chciwości, ale też może doprowadzić do rezygnacji. Ta rezygnacja również prowadzi tutaj do niepowodzeń, ze względu tym razem na pasywność, a to ostatecznie może doprowadzić do strachu przed gwałtownością, przed chciwością, przed zawiścią, i ten strach bardzo łatwo może doprowadzić do różnego rodzaju depresji, schizofrenii. Tutaj pani Mewes zaznacza, że to są tylko możliwe przyczyny, to znaczy mogą być też zupełnie inne przyczyny tych schorzeń i to są tylko konkretne. To oczywiście trzeba traktować jako pewien schemat, czyli siłą rzeczy pewne uproszczenie, natomiast właśnie bardzo często można dostrzec właśnie taki rozwój. Tutaj, gdy nie rozwinie się ta asertywność, taka pierwsza dziecięca asertywność w tym przedziale wczesnym wieku, wczesno-dziecięcym, może powstać oprócz agresji również nadmierna poddańczość, co prowadzi do niemożności uniezależnienia się od rodziców, co łatwo ostatecznie może doprowadzić do strachu przed agresją, do lęku przed siłą innych, i to może doprowadzić do schorzeń neurotycznych. Tutaj w tym poziomie tych zdolności wpasowania się w grupy społeczne
mogą powstać kompleksy. Tutaj mieliśmy głód uznania, ale on tutaj w tym po prawej stronie to jest raczej człowiek, który, czy dziecko, które bardziej krzyczy za tym uznaniem. To jest bardziej takie aktywne, tak bardziej emocjonalne pragnienie tego uznania. Ono nadmiernie, to dziecko nadmiernie żąda tego uznania, a tutaj raczej to dziecko się wycofuje, tak wpada w kompleksy, niepewność co do własnej płciowości. Pani Mewes zauważa, że człowiek, który nie potrafi się w wieku dziecięcym odnaleźć w grupie rówieśników, bardzo łatwo wpada właśnie w niepewność co do własnej płciowości i to stwarza psychologiczną niezdolność do stworzenia trwałego związku. I samotność nie w sensie, że właśnie człowiek po prostu materialnie żyje sam. Tutaj w sensie, że ten człowiek pragnie bliskości. To są ci po lewej stronie, to są bardzo przeważnie, bardzo wrażliwe osoby. Człowiek pragnie tej bliskości, ale jednocześnie psychologicznie nie potrafi się przemóc, żeby stworzyć taki trwały związek i prowadzi to do takiej głębokiej, wewnętrznej, psychologicznej samotności. To łatwo prowadzi do strachu wobec swojej własnej seksualności, płciowości, a to może prowadzić, jeśli chodzi o schorzenia psychiczne, do różnego rodzaju histerii. Tak jak już wcześniej wspominałem, nie należy tych opisów traktować jako takiej predestynacji, że jeśli coś poszło nie tak, to już na pewno musi się rozwinąć w niewłaściwą stronę. W dużej mierze mówię to właśnie w celach takich samowychowawczych, po to, żebyśmy sami nad sobą pracowali, próbowali naprawić to, co było, czy to, co jest gdzieś tam w nas nie tak. Ten materiał jest też, można powiedzieć, takim wstępem do bliższego zapoznania się z pracami pani Mewes. Ja będę starał się nagrywać kolejne materiały w oparciu o te właśnie prace. Moim zdaniem są to bardzo wartościowe prace właśnie w dziedzinie psychologii, która jest bardzo trudną moim zdaniem dziedziną, taką trochę jeszcze raczkującą dziedziną nauki, w której myślę, że można spotkać bardzo wiele niewłaściwych poglądów. A tutaj mamy naprawdę bardzo dobrą katolicką panią psycholog z wielkim doświadczeniem, która pokazuje, jak człowiek jest skonstruowany, jak się rozwija, co koniecznie trzeba przy tym rozwoju uwzględnić. I moim zdaniem to są rzeczy naprawdę bardzo, bardzo cenne. A więc zapraszam na kolejne materiały w tym cyklu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.